Hej wszystkim, z tej strony Jaju. Otóż dzisiaj podzielę się z Wami informacją, która dotyczy dokładnej daty startu rakiety. Na jednym z moich poprzednich live'ów bardzo mnie o to prosiliście, więc postanowiłem zrobić dla Was szybki research i oto wyniki tego, co znalazłem. Użytkownik Reddita EZ3 próbował za pomocą różnych kombinacji dat w komputerze znaleźć jakiś trop. No i mu się udało. Kiedy ustawił datę komputera na 30 czerwca, czaszki na telewizorach zamieniły się na słowo LUNCH, co oznacza uruchamianie. Owa informacja jest jak najbardziej prawdziwa i możecie ją sami sprawdzić, a jeżeli gracie na konsolach, to wystarczy, abyście zmienili datę na 30 lipca 2018 roku. Jako ciekawostkę można również dodać, że po zmianie daty na wcześniej wymienione, hologram obok rakiety znika. Według mnie pewnym jest, że właśnie 30 czerwca rakieta zostanie wystrzelona oraz dojdzie do jakiejś katastrofy. Pamiętajmy także, że według wcześniejszych wycieków, to właśnie gracz będzie odpalał rakietę. Dajcie znać, co o tym myślicie, a moje zdanie na ten temat możecie znaleźć w moich poprzednich materiałach. No i to byłoby na tyle. Strzelcie suba z dzwoneczkiem, jeżeli materiał się Wam spodobał, aby nie przegapić żadnych z informacji, teorii czy ciekawostek. A ja tymczasem życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!